Ej, powiem wam tak szczerze, że dzisiaj naprawdę bardzo fajny dzień. Pomimo tego, że pada, jest spoko, no bo jest wolny i nie trzeba iść do szkoły. A, jeszcze jedna rzecz, jak zostawisz szapkę w górę, to ci kawał o sąsiadach opowiem. Chcesz kawał o sąsiadach? To ci opowiem kawał o sąsiadach. Tylko pytanie, czy łapkę zostawiłeś, bo tak za nic to nie będę opowiadał. A to ja nawet nie sprawdzę, czy zostawisz, bo tak się nie da. No nic, to opowiadam. Przychodzi rozwścieczony sąsiad do sąsiada i mówi do niego, że przepraszam bardzo, ale pański pies szczekał mi przez całą noc. No, na co sąsiad odpowiada? Pan się nie martwi, w dzień sobie odeśpi. Także bardzo fajny, bardzo śmieszny kawał. Dzisiaj mamy posąg matki. Nie wiem, po co mu matka, po co mu posąg, Jezus. Przepraszam, jest 8 rano, jakby nie do końca mi się styki jeszcze pozałączały. Okej, mamy dzień matki. Olać, lecimy po prostu w to, zobaczymy co tutaj dostaniemy i chyba z czego się orientuję. Mamy dodatkowy poziom już, no właśnie, sypialnie sąsiada. Nie wiem, czy zauważyliście, ale sąsiad ma ogromną chawirę, nie? Ty no, chatę ma naprawdę kozacką. Dobra, dawaj, zbieramy rzeczy po kolei, co tutaj mamy? Klucz. No koła mam mu odkręcić, co jest? Okej, okay. On tutaj robił, on chyba gołębie maluje. Żeby ten gołąb się nie przygotował do zrzutu, bo to dopiero będzie akcja, jak to namalujesz. Dobra, bierz stąd tłód i rzeczy. Okej, okay, mamy nożyczki, ja totalnie już tutaj tych poziomów tak nie pamiętam, wam powiem. I tu może robić się trud. Tu jest papuga! Ty, sto papugo, to nie będzie tak łatwo. Co on tu kręci? Jeny sąsiedzi, jaki artysta. No nie gadaj. No jaki? Jaki człowiek uzdolniony, no. I pa, i to garnka se ulepi. I tutaj mamusie se wystruga. Bardzo fajny człowiek. Wszechstronny. Co mogę tu zrobić? Dobra, weź to. Co to mam? Skórkę od banana, no nie gadaj, że będzie się przewracał na skórce od banana. Okej, okay, teraz tak. To są rzeczy, które udało mi się dorwać. Teraz pójdźmy do góry i zabierzmy jeszcze stąd rzeczy i zacznę rozkminiać, co mam tu zrobić po kolei, żeby jak najwięcej jednak tych kawałów zrobić z rzędu. Mam 5 rzeczy, więc jeszcze 2 mi zostały, które mogę ogarnąć. Tylko ten niech pójdzie tutaj spełniać się artystycznie, lepiąc garnki. Właś. I teraz tak, Woody, powoli, powoli, bo papuga chyba zacznie krzyczeć. Tak? Tak pamiętam, tak krzyczy. Co, ona ma chuj, ona się cały czas drapie, co jest? O co chodzi? Dobra, dawaj. Nic nie ma? A, tutaj było. Czekaj, gdzie on teraz pójdzie? Chowaj się, Woody, pod wyro! O Jezus, strach tam zajrzeć. Pewnie pełno skarpetów nawalone, bo na nogach nie ma, to gdzieś one muszą być. Albo pralka zżarła, no nic. Wiecie, że sąsiad tu ma jeszcze jeden pokój? I piwnicę. Jezu, jaką chatę ma. I balkon. Co? A czemu ten gołąb odlatuje, jak on przychodzi? No dobra, rób se zdjęcie. O Jezus. O Jezus. Nie każdy chciał to oglądać, sąsiedzie, no. Strach, powiem strach po prostu. Dobra, wychodzimy. Co mogę tutaj zrobić? On prawie namalował to. A co mogę z tym gołębiem zrobić? Czekaj, nożyczki. Okej. Tutaj dajmy to. Podmieńmy. Są 3. Pineski mogę... A, na łóżko? Chowaj się, Woody! Do czego pineski mogę dać? A, chyba tutaj, na to koło. Wyłoży się na skórce? Ale jaja! Niemożliwe. Jakie to było zabawne, uśmiałem się. Nikt się nie spodziewał, że to się stanie. Oj, sąsiad nie dokończył, jak mi przykro. Jak mnie to smuci. Dobra. To? Nie, chyba to. Chyba klucz. To co mam tu zrobić? Nic! Woody! Jezus, jak zdążyłem ledwo! Ale by były jaja! Dawaj tu. Dawaj tu. Chodź, Woody. Czekaj, on idzie do góry dalej. Ale to... Ja mam dopiero... 5? Czekaj, jeszcze mu flesza walnie w oczy. Czekaj, dawaj. Tak czy nie? Dostał... Nie no, dostał flesza już na oczy. Woody, dawaj! Tu chyba ręką trzeba. Dobra, już widzę, tu ręką trzeba walnąć.
A co z tą pianką? Odplamę, usunie każdą plamę. Dobra, już wiem, o co chodzi. Obraz. No, nie tu! Co ty robisz? Woody! Co? Co jest? Najgorzej. Dobra, dawaj. Odplamiacz. Dawaj na ten obraz. On tu w ogóle przyjdzie teraz? Czy już nie? Mogę wtedy zrobić. To żeś odwalił gałganie. Dobrze, dobrze, tak miało być. I ostatni numer, pytanie, czy on tu przyjdzie w ogóle teraz, bo nie wiem. Jo, idzie, no niby idzie, tylko gołębia już nie ma co malować. Mucha skończył. Będzie dobrze. A, to że se pokasuje, to nie, to że... To nie jest jakiś wirus, także... Nie martwcie się. Z rana czasami mam. No i elegancko, 7x7, prestiż 91. Mam wrażenie, że mi się ryj strasznie świeci, nie wiem dlaczego. Nie ma co chodzi w ogóle. A jest tak przyciemniony ekran, że masakra. No i dobra, słuchajcie, nie ma co, lecimy z kolejnym dniem. Słoneczny poranek, bo sąsiad będzie sobie bęben opalał. No tak, no bo... Żeby poznał jakąś niewiastę, to trzeba mieć bęben jednak opalony. Będzie lepiej wyglądał, no. Jaki piękny dzień, aż prosi się o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu. Sąsiad myje zęby, wow, to i tak święto. I czym prędzej rozkłada leżak na balkonie. W taki upał jego ukochaną roślinkę trzeba częściej podlewać. To zaś daje Woody'emu wiele okazji, by doprowadzić sąsiada do szału. Jak najbardziej. Też tak myślę, też tak uważam. Mamy zgodność. Dobra. Teraz tak. Tu jest dużo. O Jezu, idzie umyć zęby. Do kuchni, do kuchni, do kuchni, do kuchni. Dobra, tu kawę se robi. Tu jest chyba znowu skórka od banana. Bez jaj, znowu się przewróci. Mogę do go plecy bolały. Miód? Ty, oto żeś umył zęby, faktycznie. No się postarał, co? Tak długo myć zęby. Okej, idziemy do góry. Weźmy z góry resztę rzeczy. Dobra, już można iść. Jakaś śmieszna papuga. Nie ogarnia. Okej, teraz idzie na leżak, więc dawaj się tu położymy. On w tym odcinku śpi? Chyba nie, chyba jeszcze nie teraz. Dobra, dawaj do góry, nieistotne. O, lać tam, na nim się przejmować. Dawaj, sąsiedzie. Co tutaj robisz? Co, mogę ci tu odwalić? Serio, tak nie pamiętam do końca. Co można było zrobić? Aha. To, żeś się opalił. Świr! Po prostu świr! Trzeba było się nasmarować. Okej, on teraz idzie wąchać kwiaty, więc do kwiatów... Aha, tu nie byłem. A klucz mam, dobra, to będzie można otworzyć. Ale ty, sąsiad... Geniusz, po prostu zauważył, że coś mu się dzieje, to zamiast... Zobaczył, że coś mu się dzieje, to zamiast ogarnąć sobie normalnie... Tutaj! Zamek, żeby było zamknięte drzwi, to zamknął sobie tej furtki. To ma sens, nie? To ma sens, naprawdę. Idzie konepkę odłożyć. Chowaj się, Woody, bo cię dorwie grubas jeden. I będzie przypał. Już dwa razy dostaliśmy w ciury, to więcej nie chcę. Teraz tak, ja mam czekać, bo on tutaj wchodzi tylko odstawić. A, widzisz, dobrze, że nie wyszedłem. Mógłbym nie zdążyć. Bo to jednak kawał drogi. No dobra. Ty, zauważyłem teraz, że sąsiad wszędzie ma inną podłogę w ogóle położoną w chacie. Jaki misz masz? Dobra, nieważne. Co mnie to interesuje? Mam to kawały robić, a nie... A nie jakieś takie rzeczy. Dobra. To nie. Dawaj na dół. Dawaj szybko. Niech on tu przyjdzie. Bo kawy chyba nie wypił, więc będzie mógł... O, weź pineski. Chyba nie wypił kawy, więc wróci tam po kawę wypić. Czekaj. Czy będę miał czasu tyle? Tak, mam. Perfekcyjnie. Teraz tak, dawaj tu. Co dostałem? Płyn chwastobójczy, o nie, najgorzej. Dobra, dawaj brudną szczotkę do butów. Jest git. Co mogę dać tutaj? Środek chwastobójczy. Najpierw muszę go rozpuścić w wodzie. Jak? Już wiem, o co chodzi. Perfekcyjnie. Oj, Woody, chowaj się. Szybciochem. No dobra, czyli tak, on teraz se podleje. Jezus, jak blisko. Aż czuć zapach sąsiada, faktycznie. Dobra. Idziemy tu. Tu zrobimy kolejny kawał, bo on teraz będzie stąd szedł na dół.
Więc dawaj, co możemy zrobić? Tu ziemię? Jo, ziemię. Ron to wypije, on będzie biegł, żeby umyć zęby. Potem będzie szedł tutaj, więc tutaj położymy banana. To od razu teraz, jak będziemy szli, położymy banan tutaj. To chyba będzie dobry pomysł. A pozwól mi te pineski w ogóle. A, już wiem, no co, dobra, już wykombinowałem, już wiem. Tutaj Woody, nie chodź. Nie śnie chodzić. Będzie biegł? Nie. Jest, udało się, Boże, ja się zesrołem. No nie będzie krzyczał na nią. Banana nie zdążyłem tu położyć, no. Okej, idzie umyć ze... się za dupę trzyma, o co chodzi? No nie, Woody, do góry, przestań paluchem machać. Jak taki gupol się zachowujesz, no. Kurde, straciłem... A, daj spokój. Straciłem cały ten czas. On się nigdy nie... No to się przestań, Woody, głupku. No nie wierzę. No milion razy będzie się to powtarzało. Ja pierdzielę, no nie zrobię tego, no nie da rady, dawaj tutaj Woody, bo nie zdążymy, no. A dawaj. Tutaj to. To. Teraz mogę już? Dobrze, jakbyś węglem aktywnym był. Dobra, bo ta papuga musiała się odwrócić, bo o to chodziło. Dawaj. I pod wyro. Tak? A, on teraz jeszcze kawę idzie wypić. Czemu teraz kawę idzie wypić? To on myje kawę i będzie znowu mył zęby? Jest normalny? Co on robi? Ty, sąsiedzie. Chyba ci się troszkę w główce poprzewracało, albo mu się sufit nałek spadł. Mogło tak być. A nie, teraz idzie się opalać. A dobrze, no niech będzie. To będzie wesoło, góry sąsiedzie, tak myślę. Niesamowite, jak banan potrafi śmieszyć, no. Dawaj, może się wyrobisz. Szybciej, na tych podbitych butach. Dawaj, sąsiedzie, będzie dobrze. Siadaj i niech cię w tyłek zapiecze. Bardzo dobrze. Ej, teraz będę miał bardzo dużo tych dodatkowych punktów procentowych. To takie te malutkie tam procenty, nie? Bo są 4 kawały chyba. Okej, tego powinna przypalić chyba, a nie... Perfekcyjna opalenizna, sąsiedzie. Te 27 sekund. Ty, czasu nie mam! Czasu nie mam! Biegnij! No biegnij! Czas! Chłopie! No dawaj! No bez jaj! No dawaj! Nie zdąży! Ty no nie zdąży! Dawaj, no sąsiad, 3 sekundy! Nie zdążyłem! Najgorzej! Czaisz, nie spodziewałem się, że czas... Da się tu czas wyłączyć? Ale to zepsułem! No nie wierzę. Po co mi ten limit czasowy? Bez sensu. A będę musiał poprawić. Mam tylko srebrną statuetkę, to ja nie dostanę. O, widzę, że sąsiad ma fajne zwierzę, bo... Podobno zwierzę często upodabnia się do swojego właściciela, także... Dobra, w każdym razie, słuchajcie, 2 odcinki z nami, troszkę czasu minęło. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5000 łapek, kolejny odcinek pojawi się pojutrze. Bo teraz przypominam, że będzie 8, znaczy z wczorajszym dniem 8 dni z rzędu będą filmy. I tego bym chciał się trzymać. Także dzięki za oglądanie, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, bo niedługo milion. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć, pa, pa.